Siemanko, witam was w drugim odcinku Minecrafta bez cięć. Gramy na paczce Hardcore Adventure Pack, która jest stworzona przeze mnie. No i zaczynamy dalej. W pierwszym odcinku znaleźliśmy tą wioseczkę, a w tym odcinku będziemy sobie grać dalej. Zgodnie z zasadami, 30 minut przed nami. I nie ma co zwlekać, musimy zrobić sobie łóżko i zacząć działać. Dobra, co tutaj mamy? Jak widzicie, możemy zauważyć tutaj takie kudeczki w naszym ekwipunku. Jak wszedłem do crafting station, to nie jest to tak widoczne, jak powinno, dlatego tutaj będzie to bardziej widoczne. Tutaj mamy coś takiego jak 10 XP, czyli 10 leveli bodajże doświadczenia. No i jak będziemy mieli te 10 leveli doświadczenia, to będziemy mogli sobie kolejny slot aż do 63 slotu sobie po prostu odblokowywać. Czyli jest to bardzo fajne, ale będzie to wymagało od nas dużo doświadczenia. Także musimy szybko. Dobra, muszę tutaj jeszcze insert na. Przydałoby się zrobić jakiś mieczyk Sword Blade. Tylko jak to się robiło? Do tego potrzebujemy to. Czy mamy tutaj jakiś. Crossbar jakiś mamy. Sword Blade. Co tam się dzieje? Dobra, muszę tutaj coś zrzucić, przecież w zasadzie mam ten mieczyk, powinien on styknąć, jak to mówią. Dobra, co jeszcze na pewno nam będzie potrzebne? To skrzyneczki. Skrzyneczki, czyli.
Okej, krótka awaria, ale już jesteśmy z powrotem. Myślałem, że jakaś tutaj była sytuacja ze spacją, czyli przerzucaniem itemów, ale wszystko jest teraz, wydaje się, okej. Weźmy sobie trochę może tego paliwka jeszcze. Jedzenie na pewno nam się przyda. To nam się przyda i no jak mamy to, to też weźmiemy. To zostawimy na razie. Czyli póki jest jeszcze dzień, pochodnie by się przydały. I drewno na pewno. Drewno zawsze się przyda. Mieczyk, czy damy radę jakiś mieczyk z tego stworzyć? Kijek mamy. To mamy. I to mamy. Zobaczmy, czy Part Builder nie, tutaj. Czy może jakiś taki. Coś się uda. Cztery ma ataku, a to ma 6. Czyli raczej jest to bez sensu. A jakby tutaj taki mieczyk, to mamy coś do tego, jakiś uchwyt taki? Mamy. Tylko byśmy potrzebowali to. Może będzie większy damage. Czyli tak. To. To i to. I to ma też 6. A jakie ma durability? Ma trochę mniejsze. No dobra, ale zawsze to jest jakiś mieczyk więcej. Tu się ziomy patrzą, jak ja tutaj technicznie się rozwijam. Co tutaj jest i co to do mnie wali? Się zastanawiam. Aha. Aha, tutaj jesteś, dobra. A co to jest? Nie znam tego. Musiałbym gdzieś tutaj się ewakuować. Au, au, au. Aj, nie zginiemy chyba. Chyba zgubiliśmy jego mościa. Naprawdę nie wiem, co to za potwór i z jakiego on jest moda. Musicie mi uwierzyć. Dobra, przez wodę nie będę w najgłębszym miejscu przepływał. Tylko zrobimy to jakoś. Może tak. Będzie to bezpieczniejsze.
Tutaj chcieliśmy dojść, tylko jak ja wejdę do środka? Tak, może. O Jezu, to jest to. Muszę jakoś przeciwdziałać temu. O kurde, już po mnie. Dobra, żyjemy. Bym musiał jakieś pochodnie tutaj złapać, więc muszę zacząć kopać. Ciekawe, czy z tego da się pochodnie zrobić? Chyba nie. To jest dobre źródełko. To jest dobre źródełko do przepalania. Nie będziemy się ociągać. Musimy zrobić znowu crafting. Aha, zróbmy jeszcze go tak. Cyk. Dobra, i teraz zróbmy sobie coś takiego. I szybko muszę tutaj rozświetlić co nieco. Dobra, już trochę jaśniej jest, chociaż nie o to mi chodzi. Dobra, już mam 8 pochodni, a z tego co pamiętam to tu potrzebuję co najmniej 16 chyba. Mam 2, a potrzebuję 16. Także możemy zrobić coś takiego. A nie. Czyli nie mogę takiego czegoś zrobić. A nie. Tutaj album faila zaliczył. Czy mogę coś takiego zrobić? A zaraz pokażę wam dlaczego. Gdyż w tej paczce za pomocą kebaba możemy zrobić pochodnie. Aha, muszę skraftować.
Czyli to nie chcę przyjąć. Nie chcę przyjąć. No dobra. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, że to tak. Dobra, teraz powinno być ok. Jest. Zadanie mamy wykonane. Tutaj trochę zrzucę tych rzeczy. Jak widzicie, mam trochę mało miejsca, dlatego będziemy się ratować. Oczywiście zobaczymy, co mamy najpierw w tych bagach. Mamy water breathing. Zawsze to coś. Tutaj mamy electrical steel, to na razie nam się... Tutaj zawsze jakieś jedzonko. Czyli to już przeglądaliśmy. To też. Tam słyszę jakieś potwory z piekła. O! I super, mamy diaksa. No i teraz tak, tutaj już otwieraliśmy, więc sprawdźmy, co tutaj jest. Tutaj jest akurat nic i zobaczmy, jakie jest nasze szczęście. Tu jest nieciekawy potworek. No dobra, więc sprawdzamy. No jedzonko. Mogło być gorzej, mogło być lepiej. Musimy mieć 10 leveli, żeby odblokować jeden dodatkowy slot. Także będzie to mordęga. Słyszę jakieś pająki tutaj. Co by z tym ironem zrobić? Ach, tu jesteś, kurczaczku. To nam się na pewno przyda, tylko musimy znaleźć jeszcze redstone i książkę. Wtedy będziemy mogli sobie skraftować fajny crafting. Żebym ja tutaj wiedział, że tu jest bezpiecznie. A nie wiem tego. Zobaczmy.
Tam nic nie widać. Tutaj... Dobra, paliwko na pewno się przyda, a tego jak widzicie nie możemy używać, gdyż tutaj jest iguana Twix, który zabrania używania normalnych narzędzi, a nakazuje używać... Dobra, tutaj jakieś eventy z piekła rodem. Oczywiście nie boimy się. Tu moglibyśmy iść trochę dalej. Tylko od razu musielibyśmy postawić taką zaporę. Co tam jest? No tam już czeka na mnie potworek, także na razie się wstrzymam. Tutaj co tam jest? Spawner. I tu jest też spawner. Wydaje się, że tutaj jest najbezpieczniej. Jakby skusić... Okej. Czyli tutaj postawimy taką zaporę. Bądź co bądź nie widzimy, co tam się dzieje, ale będziemy mogli sobie tutaj zeksplorować bardziej. I w razie W się zdrzemnąć. Jakbym zrobił Flint and Steel, to bym mógł, ale nie mam gravelu. Muszę jakieś źródło gravelu znaleźć. Protection. I tu jest piecyk. Widzicie gdzieś flint? Czy nie ma? Według mojego licznika jeszcze 9 minut przed nami, więc możemy coś zrobić zawsze.
Potrzebujemy tylko gravel. Gravel też będzie nam potrzebny, żeby naprawiać nasz kilof. A niekoniecznie gravel, tylko właśnie flint. Więc dobrze by było, jakbyśmy natrafili na jakieś źródło żwiru. No dobra, chodźcie maluszki. Nie mogę w niego trafić. A nie pokazywałem wam jeszcze, że z tych właśnie bagów, nawet już zużytych, takich wypranych, możemy sobie połączyć w bagi, ale tier wyżej. O, i tu mamy jakiś artefakt. Co on nam daje? When drops, slow down mobs, czyli spowalnia moby, a tak daje nam dodatkowe 2,5 serduszka. Więc całkiem, całkiem warto takie torby kolekcjonować. W zasadzie zrobiliśmy mniej niż bym się spodziewał, że zrobimy. Skeleton. Ale nie mogę znaleźć flintu. Niestety. Czy gravel jakoś mogę zrobić? Sagmil kobel. A jak sagmila zrobić? Czekajcie, zobaczmy, co w zadaniach mamy. Może mamy jakąś torbę jeszcze? O, zadanie mamy wykonane. I teraz musimy wybrać. Torbę z craftingiem dostaliśmy i oprócz tego jeszcze reward baga, czyli
Zawsze to lepiej niż nic. Co by tutaj zrobić? Wydaje mi się, że już nic tutaj nie wymurzymy. Jak tu je trafiać? Co tutaj jest? Zobaczmy, że tutaj coś ciekawego nam wyskoczy. Potrzebne rzeczy możemy tutaj wydusić i zostawić. No i musimy zobaczyć sobie unlock slot, czyli możemy sobie dodatkowe miejsce uzyskać, ale teraz będziemy potrzebowali 12 leveli na kolejne, więc to będzie jakaś masakra w ogóle. I no nic. Ja się z wami żegnam, bo to już koniec. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Minecrafta bez cięć na paczce Hardcore Adventure Pack.